Cześć, witajcie kochani w Top Hunts TV. Ostatnimi czasy polujemy głównie na zwierzynę drobną, to znaczy pokazujemy wam polowanie na zwierzynę drobną. Nie myślcie, że nie polujemy na dziki i jelenie przede wszystkim w tej chwili. Oczywiście, że polujemy, ale nie zawsze filmujemy, bo potrzebujemy trochę też odpoczynku. Ostatnio udało mi się polować naprawdę grubego dzika. I wbrew temu, co wielu z was pisało w komentarzach gdzieś tam pod zdjęciem, nie będzie tego odcinka, ponieważ nie wydaje mi się to jakoś super ciekawe chodzenie w nocy po polach i przypadkowe spotkanie z dzikiem, więc polowaliśmy bez kamery. Udało też się ostatnio polować dwa byki, jednego naprawdę fajnego selekta, drugiego takiego młodego tam na steki, ale z tego też nie będzie odcinka, dlatego że nie kręciliśmy po prostu. No ale żeby nie było, zrobimy też odcinek z polowania na zwierzynę grubą. Przyjechaliśmy właśnie po Robercika naszego. O, który już na nas czeka długo, 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 bo był korek na autostradzie. No i ponieważ nadal mam jeszcze czynny odstrzał u niego w kole, a dawno nie byłem, to postanowiliśmy zapolować znowu gościnnie na Pokórzu Gaczawskim. Witam pana. Drodzy widzowie, jak zwykle nie ma miejsca dla mnie w aucie. Szacunek do podprowadzającego. I nasz bur oczywiście. Nasz bur. Nie bierzesz broni? Po co mi broń? Robert dojrzewa powoli do tego, że nie zawsze trzeba mieć z sobą broń. Ale to nie poznaję Roberta. No prawda. Ja też nie. Od tej strony go nie znałem. No dobra. Słuchajcie, także jedziemy typowo na dziki. Połazić troszeczkę, bo już chyba skoszone wszystko, Robert, co? Buraki postawiam. Buraki. A buraki są ubrane? Przez dziki? Tak, też. No, także mamy buraki. U Roberta jest o tyle fajnie, że nie ma kukurydzy. W znamienitej większości łowic, których polujemy w tej chwili, jest kukurydza albo dewizowcy, albo jedno i drugie. Więc wykorzystamy jeszcze tutaj gościnność naszego kolegi i spróbujemy zapolować na nocne kabanki. Jakie plany mamy, Robercik, powiedz? Byłem ostatnio parę razy, strzeliłem dwa fajne wycinki. Wycinki? Wycinki, tak. 60 i 70 kilo. Ale miałeś dużo spotkań? Było parę watach, jedna 20 parę sztuk, druga ponad 30. Także zobaczymy, no coś tam jest połapane, ale polowanie jest polowanie, wiadomo. No, a zwłaszcza polowanie z Top Hunt TV, które się kończy zawsze tym samym, czyli wielkim rozczarowaniem. Bo ty zawsze tak masz, nie? Że ty spotykasz zwierzynę, a potem idziemy... No i... tak, no, ale w sumie długo żeśmy tego nie planowali, to dziki nie powinny wiedzieć. Chłopaki na pewno idziemy na polowanie? Możesz podwózkę. Robert, musisz wyjść tylko. Dobra, słuchajcie, dacie radę beze mnie, obwód znacie. Oj Boże. Nie, no dobra, jest godzina po zachodzie, nie? Na łanie teraz nie można. No dobrze, dobrze. Czyli co, a jakie w ogóle jedziemy? Podkowa? To sobie zostawimy na koniec Czartowską Skałę, bo tamte dziki widziałem, ale rozglądniemy się najpierw na burakach na Tomka Polach. A, na Tomka idziemy. Super, przyjechaliśmy na buraki kolegi Tomka, którego w tym miejscu... To są buraki Tomkatowe? Soba? Robert? Tomek, pozdrawiam cię serdecznie w tym miejscu. Słyszałem, że buraki są atakowane przez dziki ostatnio. Na razie nie ma, na razie jest tylko trochę jeleni.
i sporo sarny. Patrz, może te skarpetki, już przysięgam ci, z 3 lata, nie? I w końcu kiedyś się przydadzą. I właśnie dzisiaj się przydadzą, bo zapomniałem normalne skarpetek, nie mam jakieś takie śmieszne, zabawkowe skarpetki do krótkich spodenek. W każdym razie urządzimy sobie tu chwilę zasiadkę. Nie ma co prawda ambony, ale sobie staniemy pod krzaczkiem i zobaczymy, bo podobno tutaj dziki dość mocno atakują. Zresztą na co miałby teraz od porze roku chodzić, jak nie na buraki, skoro nie ma kukurydzy. Dzisiaj poluję z użyczonej broni przez mojego kolegę Sebastiana, dlatego że on ma po prostu sprzęcik, który ostatnio testujemy i prawdopodobnie odeślemy go niedługo. Mianowicie part TS3145, do testów którego, gdybyście byli zainteresowani, tutaj jest odnośnik. Natomiast powiem wam tak, szczerze, przysięgam, mnie to jest nie do wiary, że przyjechaliśmy tutaj i przysięgam, że idzie burza, nie? I tak samo było ostatnim razem, kiedy tu przyjechaliśmy, spotkała nas okropna burza. Mam nadzieję, że nie przyjdzie, ale wiatr wieje stamtąd centralnie i tam jest już grubo, nie? Także prawdopodobnie nasz czas jest policzony tutaj. Także trzymajcie kciuki, żeby nam coś się udało w tym krótkim okresie pozyskać. Jeszcze taka mała ciekawostka, słuchajcie. Ostatnio latem przystrzeliwaliśmy amunicję pod nasze jakele i udało mi się osiągnąć takie skupienie, no na pewno poniżej minuty kątowej, ale nie jakieś tam turbo dobre. Dzwoniliśmy do producenta i producent powiedział nam, żeby postrzelać trochę i zobaczyć, jak się lufa przetrze. I muszę wam powiedzieć, że ostatnio byłem sprawdzić na strzelnicy i słuchajcie, w tej chwili jest kula w kule. Także to jest prawda, przy nowej broni czasami warto po prostu trochę poczekać, trochę postrzelać. Dzisiaj Nosler Ballistic Tip. A niedługo zabierzemy was na strzelnicę i pokażemy wam, jaka jest różnica właśnie w lufie po iluś tam 10 strzałach, nie? Także jestem bardzo zadowolony, w tej chwili jest kula w kuli. Myślę, że Sebastiana broń też już jest dotarta. Gotów. Masz zapasowe baterie, Sebo? No, pardon? Nie wiem, brać ze dwie kulki jeszcze w kieszeń? Weź w kieszeń. Mówię wam, przyjdzie to i ta burza. Szlak mnie trafi. Wybieramy się kuźwa raz na 3 tygodnie do Roberta, a góra zawsze burza. Już wieje coraz mocniej, nie? Klawo. No. Masakra. Kosmos, tam jest dużo dzików, to idziemy, nie? Niech se szczeka, chodźcie. Idziemy? No ja wiem, no to co? No wiem. Ja bym szedł, bo przynajmniej będziemy mieli nad nimi kontrolę, nie? Co one robią. Trzeba im zejść drogę, bo zaraz zejdą. Do tego rogu trzeba zejść, nie? Mhm. Dawaj. Ale ja bym szedł na szagę tak. No to chodź. No ja wiem. No ja ci wierzę, tylko pytanie, czy tutaj możemy zejść tu? Zobacz, tu. I stamtąd strzelać za te krzaki. Dawaj, wiatr jest mocny i silny, chodź. Ale ja w ogóle ich nie widać. Ja ci wierzę, ja w ci wierzę, ja wiem.
wejścia Gio. No na pewno. No słuchajcie, udało nam się przed burzą i podejrzewam, że co robię? Na ostatnią chwilę, nie? Bo... No jeszcze żeśmy go nie wrzucili do auta, także spokojnie. Aha, dobra, jeszcze jest szansa, że nas złapie ta burza, ale słuchajcie, sytuacja naprawdę wyjątkowa i bardzo interesująca, dlatego że podchodziliśmy, zobaczyliśmy z góry, rzeczywiście wyszła wataha na buraki i to spora wataha, ponad 20 dzików. Znaczy ponad, no około 20, tak nie zdążyliśmy policzyć, bo się strasznie ganiały, gryzły się, ganiały, no walka niesamowita. Obserwowaliśmy je dłuższą chwilę z kilkuset metrów, ale zobaczyliśmy, że schodzą do takiego rowu. I postanowiliśmy do tego rowu zejść, więc trochę mieliśmy zły wiatr, więc trzeba było dookoła. I nagle te dziki, słuchajcie, rozpłynęły się w powietrzu. No ale Robert oczywiście teren zna. Ja zresztą to miejsce też znam, bo rok temu czy dwa strzeliłem tu dzika. Więc byłem tu za dnia i tak dalej. Tu jest taka skarpa i rów. I słuchajcie, 20 dużych dzików schowało się pod jednym krzakiem w jednym rowie, nie? Coś niesamowitego. Gdyby nie termowizja, w ogóle byśmy nie wiedzieli, że one tutaj są. A i w termowizorze było ledwo je widać, majaczyły, a były momenty, że nie było widać ich wcale. Podeszliśmy je pod wiatr, słuchajcie, nie chcę tam przeginać, ale 30-40 metrów to jest absolutnie... Nie dalej. Nie dalej, na pewno. 30 metrów to coś koło tego. Gryzły się niesamowicie. No i biliśmy się z myślami. Widzicie, wyszedł jeden dzik, nie wiemy czy loszka, czy odyniec, ale Robertowi zależało na tym, żebyśmy upolowali małego dzika, dlatego że tato Roberta i mama mają urodziny niedługo i chodziło o to, żeby tego dzika upiec w całości. No i czekaliśmy na takiego dzika, natomiast pod wiatr od lasu w międzyczasie przyszedł gruby dzik. Wiemy, że to jest odyniec, bo widać było w termo bardzo dokładnie, no, było widać, że się świeci z tyłu pod ogonem, także pod chwostem, więc no jest to na pewno chłopak i raczej nie mały. Przyszedł do tej watachy, wiemy po co, no ale w międzyczasie niestety napotkał nas, no i padła decyzja. Trudna decyzja, bo chcieliśmy warchlaka, no ale trudno. Słuchajcie, idzie taka burza, że ja pierdzielę. Robert rano musi do pracy wstać, więc kończymy to polowanie odyńcem. No trudno, żeby się... No cieszymy się, ale... Kiedy te urodziny? Końcem września. To jeszcze się zdąży strzelić. Także dzięki, że z nami byliście. Chodźcie, zobaczymy tego dzika. Zapraszam. Gratulacje, przyjacielu. Nasz bór. Odczarowaliśmy klątwę Top Hans TV. Bardzo dziękuję i przykro mi, że to nie warchlaczek. Myślę, że dużo większa satysfakcja z takiego fajnego wycinka niż... Fajny wycinek. Myślałem, że jest grubszy troszkę, ale ładny dziczek, no. Fajny, typowo leśny dzik. Tak, w sensie sylwetka i tak dalej, nie? Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Jak zwykle wielka prośba o komentarze, łapki,
No i oczywiście, kto jeszcze nie jest subskrybentem, polecam kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A ponieważ to polowanie okazało się wyjątkowo krótkie, nie będziemy na siłę polowali na kolejne dziki, tylko zapraszam Was na drugą część materiału. Słuchajcie, nasz kochany Damianek odebrał swój urodzinowy prezent, czyli bardzo fajnego boka, takiego budżetowego, ale naprawdę, naprawdę bardzo ładnego. Nawet trochę z niego postrzelaliśmy. Nawet dał mi strzelić pierwszy strzał. Znaczy nie pytałem go o zdanie, tylko po prostu sobie strzeliłem. No ale to mniejsza z tym. Fajna broń, daje radę, składna. Wygląda ok, zobaczymy jak się będzie sprawować. No a poza tym to prezent na 40. Odebrał też ode mnie sztucer, który zamówił sobie już dawno. W sensie zaklepał go, także zabrał tikę. Bardzo fajną, sportową taką z osadą Kunysza. Ale okazało się, że kolega Damian nie ma szafy. A jak się nie ma szafy, to średnio można broń przechowywać. Więc zabrał po prostu moją szafę. Oczywiście nie za darmo. No a ja jestem zmuszony natychmiast lecieć po nową. Skoczę sobie tutaj, ponieważ blisko, bardzo blisko Wrocławia. Tu już właściwie pierwsza miejscowość za Wrocławiem, Długołęka. Tutaj jest producent szaf. Mamy jedną szafę w kole tej firmy. Także polska firma, polski kapitał. Jadę do nich i po prostu wezmę szafę, bo muszę mieć natychmiast dzisiaj, teraz, now. Jeszcze nie wiem, który model. Mam już jakiś pomysł, bo widziałem w sklepie taką szafę, która jest modułowa bardziej, żebym sobie mógł decydować komory, gdzie tam broń. No zobaczymy. Zresztą chodźcie, zobaczymy, co oni tam mają. Ta się nagrywa? Także słuchajcie, firma Polaszek okazuje się, że mieści się a w moim łowisku, dosłownie, za płotem tutaj już poluję. B, 15 minut drogi od mojego domu, także fantastyczna sprawa. Spotkałem Juliusza w sklepie, kiedy prezentował właśnie model Hit Commando i bardzo, bardzo spodobała mi się koncepcja budowy modułowej. No bo umówmy się, no teraz nie będziemy makaronu na uszy nawijać, że szafa to jest jakiś tam skomplikowany temat. No szafa na broń ma się otwierać, zamykać, mieć certyfikat. No i wydawałoby się, że niewiele można wymyślić, tak, drzwiczki, coś tam. Oczywiście są indywidualne zamówienia, ale to są inne sprawy. Też realizujecie takie coś, czyli po prostu przychodzę, dzień dobry, chcę, żeby szafa wyglądała tak i tak. Tak, jak najbardziej. Realizujemy indywidualne zamówienia. No, klient przychodzi i mówi na przykład, że chciałby mieć ruchome półki, no to wtedy robimy mu sobie ruchome półki. Mówi, że chciałbym mieć dwumetrowy safe, no to robimy dwumetrowy safe, prawda? Jesteśmy producentem safe'ów, także przyjeżdża do nas surowa blacha i robimy ją od samego początku. Obrabiamy, także jesteśmy w stanie wykonać praktycznie wszystko z niej. Mhm. Tylko zamki w sumie macie gotowe pewnie, nie? Nie, zamkiem też jesteśmy jedynym producentem w Polsce zamków. Produkujemy zamki kluczowe klasy A i w sumie zaraz mogę go pokazać. Okej, okay. No za chwilę zobaczymy. Idę zobaczyć, jak wygląda produkcja, bo mam taki przywilej, że jak się wchodzi z kamerą, to wpuszczają na produkcję. No a potem pakujemy szafę i zaprezentuję Wam ją w domu. Byłem pewny, że z kim to ściągać. No co? Wszystko jest nasza produkcja. Tak szczerze, blacha, cięte jest tak samo ten perszpan. Wiesz człowiek, jaki był dym, jak perszpan nie można było znaleźć ten. Perszpan? Co to no jest? Tu jest perszpan, materiał taki perszpanowy. Okej. Okay. Perszpan to jest nazwa materiału? No. Białe zwiastu skończyłeś, czy co? Nie. Wszystko jest wychowane tutaj na metalu. O, dziadek. Dziadek zaczął tak. No. Na początku była blacharka na Kamińskiego, blacharzem był samochodowym, a później się przerzucił na zrobienie sejfów, produkcja sejfów. No i tutaj zbudował taką linię. Wytłaczamy, wypalamy tutaj wszystko.
każdym razie ja wybrałem sobie model Hit Commando, dlatego że jest mały, ale szeroki, czyli zmieści mi się tych jednostek powiedzmy kilka. Na pewno tyle, co mam, wystarczy. Plus dużo fajnych rozwiązań typu na drzwiach mamy skrytki, długie półki. Słuchajcie, no prosta robota. Wszystko, nawet zamki sami produkują. Wszystko na miejscu produkują długołęce. Wszystko, zamki, wszystko od początku robią. Dobra, kochani, no krótko. Szafa jest już u mnie ładnych kilka dni i się zdążyłem z nią, że tak powiem, zaprzyjaźnić. I słuchajcie, ona się różni od mojej poprzedniej szafy totalnie wszystkim. Moja poprzednia szafa była znacznie wyższa, wąska, natomiast głębokość mam dokładnie taką samą, jaką miałem wcześniej, czyli chyba standardową po prostu głębokość, czyli 35 cm. No i wydawałoby się, no to dobra, no to jest trochę niższa, trochę szersza i co tu więcej można zrobić? Absolutnie wszystko ta szafa zmienia, dlatego że tak jak Wam wspominałem u producenta, jest to szafa modułowa, czyli sobie ją dostosowałem już w tej chwili całkowicie pod siebie, czyli stworzyłem sobie tutaj dwie komory, to znaczy te dwie komory są zawsze, bo ta ściana grodziowa jest nieprzestawialna, ale ustawiłem je dokładnie tak, jak potrzebuję, dzięki czemu mam tutaj mnóstwo miejsca, słuchajcie. I pokażę Wam takie małe rzeczy, które naprawdę zmieniają wszystko. Na przykład ta półka jest przesuwalna, można sobie ją przestawić od samego dołu do samej góry, tak, żeby nam pasowała. W moim przypadku trzymam tutaj amunicję śrutową, więc na wysokość mi akurat pasuje. Na dole mamy całkowicie ustawialną, czyli na głębokość półkę na raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek broni, a w moim przypadku dwie, dlatego że ja tutaj trzymam broń łamaną i sobie w ten sposób wkładam osobno lufę, osobną osadę. Jeżeli chodzi o tą główną część, to ona pozostała bardzo wąska, dlatego że mamy tutaj tylko 30 cm. No i wydawałoby się, no to klapa, to nic nie da, tak? Ale okazuje się, że dzięki temu, że mamy tutaj system przesuwanego takiego stojaka, ja sobie to przesunąłem w taki sposób, że mogę włożyć broń z lunetą bez żadnego problemu. Tutaj zaraz przy samych drzwiach wkładam sobie jedną jednostkę, wkładam sobie drugą jednostkę. Swoją drogą blazer waha do sprzedania, jakby ktoś miał ochotę, 868 R8. I teraz zobaczcie, dzięki temu, że postawiłem te jednostki tutaj zaraz z przodu, to te 35 cm można bardzo optymalnie wykorzystać. Dlaczego? Możemy tam sobie włożyć jakieś akcesoria, na przykład, nie wiem, wyciory, ale uwaga, to jest dla mnie najważniejsze. Zobaczcie, mamy taką magnetyczną półkę ruchomą, dzięki czemu wchodzi mi tam kolejna jednostka do tyłu, za te, na 35 cm. Bez żadnego problemu, słuchajcie, chowam. Na 35 cm wchodzi jednostka z lunetą za drugą jednostką. Naprawdę przy odrobinie kreatywności można tu upchać kupę broni. I jeszcze mam miejsce tutaj spokojnie na jedną jednostkę albo dwie. Słuchajcie, kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to drzwi. Bardzo fajnie tu producent wykorzystał, ponieważ mechanizm zmieścił tutaj z prawej strony. Natomiast mamy 1, 2, 3, 4 i aż 5, słuchajcie, półek, na których mieści się mnóstwo akcesoriów. Ja sobie tutaj tłumik schowałem, akcesoria do czyszczenia, amunicję. No tu można naprawdę bardzo dużo amunicji zmieścić na te drzwi. Można je mocno obciążyć. Jeszcze w tej głównej komorze mamy dodatkową półkę, która jest przesuwana i można sobie w dowolnym miejscu ułożyć. Także pod każdą wysokość broni uważam, że bardzo, bardzo optymalnie wykorzystana przestrzeń. W moim przypadku, gdzie mam mały domek, mały pokoik, po prostu szkoda mi miejsca. Fajnie, że jest niżej, to ja sobie tutaj mogę w tej chwili jakieś akcesoria tutaj napchać. Jeszcze nawet to są takie malutkie haczyki. Czyli niby zwykła szafa, a kupa fajnych rozwiązań. Także dzięki serdeczne, że byliście z nami. Dzięki za łapki w górze, dziękuję za komentarze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dasz bur.